lubi apelować. Żona mówi do niego tygrysie, choć brykanie nie zawsze dobrze mu wychodzi, czego najlepszym przykładem była ostatnia kampania prezydencka w 2020 roku. W tamtej kampanii miał dobre notowania, ale do gry wszedł Rafał Trzaskowski. Wszystkie ambitne plany wzięły w łeb. Szczęściarz i pechowiec zarazem, w sondażach pod progiem, ale zawsze w Sejmie i prawie zawsze jako koalicjant. Czasem gubi się w tłumie. Nie potrafił znaleźć drogi na scenę podczas marszu 4 czerwca. A może przejść do historii jako grabarz PSL. O kim mowa? Gościem Gry o Głos jest prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Beata Lubecka, Radio Z. Dobry wieczór. Gra o Głosy. Wspólny program Wirtualnej Polski i Radia Z. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Władysław Kosiniak-Kamysz jest z nami, prezes PSL-u. Jak się pan czuje jako potencjalny grabarz PSL-u? To wie pani redaktor, szanowni państwo, to się powtarza tak co 4 lata. Moi poprzednicy też tak mieli. Pewnie moi następcy też się będą z tym mierzyć. PSL był, jest i będzie. A to się panu podobało w tym, o czym mówiliśmy? Fajne, no luźne, normalne zloty, upadki, sukcesy, porażki i życie. Ale widziałam jednak ten uśmiech na pana takie na twarzy, kiedy usłyszał pan, że no, kiedy Trzaskowski wszedł do gry, no to wszelkie ambitne plany wzięły. Bo przypomniało mi się, jak byłem teraz na kampusie i tam padło pytanie do Szymona Hołowni, dlaczego poparł, nie poparł Rafała Trzaskowskiego. Ja troszkę zabrałem też wtedy głos i mówię, że ja mam wrażenie, że ja już w pierwszej turze poparłem Rafała Trzaskowskiego, bo wszyscy moi wyborcy do niego przepłynęli. Ale swoją drogą, jak wspomniał pan prezes o kampusie, to były takie głosy, że państwo nieźle zgrillowaliście Platformę Obywatelską. To znaczy, Rafał Trzaskowski udostępnił wam scenę, a szpilek pod adresem Platformy nie brakowało. Grill jest bardzo przyjemny, ale nie grillujemy koleżanek i kolegów po tej samej stronie opozycyjnej, w której jesteśmy. Życzymy im powodzenia. To jest program Gra o Głosy i to też jest program, w którym czekamy na wasze głosy, na pytania do naszego gościa pod numerem 321-321-321. To jest telefon do Radia Z. Państwo w tej grze o głosy, grze o najwyższą stawkę, czyli władzę, możecie aktywnie uczestniczyć również odpowiadając na pytanie w naszej ankiecie, która jest na naszym profilu na YouTube, profilu Wirtualna Polska News. A tam jakże proste pytanie. Czy zgadzasz się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, tak albo nie? My wyniki naszej ankiety będziemy przedstawiać w kolejnych częściach naszego programu. I proszę zostać z nami, bo... No nie gwarantujemy, czy będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Ja tak? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. No liczymy na pana. Ważne, żeby było szczerze. Czy dobrze pan sypie ostatnio? Bardzo dobrze. Jak tylko mam ten krótki czas na sen, to bardzo dobrze. A ma pan jakieś takie złe sny na przykład? Budzi się pan zlany potem, że nie ma was w Sejmie jednak? Nie, naprawdę. Ja już tą walkę z sondażami toczę od wielu, wielu lat. Mamy z tym sprawę. Poważnie podchodzimy zawsze, tylko to, co też pokazaliście, że miałem bardzo dobre sondaże, a wynik nie był najlepszy. Mieliśmy gorsze sondaże, a wynik był bardzo dobry. W tym, panie prezesie, że pan, jeśli już walczył z sondażami, no to w kontekście tego progu 5-procentowego, no teraz jest to 8%. Jak sprawdziłem sobie średnie sondażowe z kilku pracowni z ostatnich kilku tygodni, no to średnia wychodzi 8,7%, czyli no balansujecie absolutnie państwo na cienkiej linii. A pan się nadzwyczaj wyluzowany wydaje. Ja wiem, że wygodna kanapa. No naprawdę, proszę nie wierzyć w te sondaże, które często kreują rzeczywistość, a nie opisują. Tylko uwierzyć w jeden prawdziwy sondaż. Za miesiąc o tej porze już będziemy znali wyniki tego sondażu. Pamiętam rok 2019, gdy startowaliśmy 2% w sierpniu, 3% we wrześniu. Prawie 9% było w dniu wyborów. No teraz więc startujecie jako koalicja. No, czy po co wam to było? Bo połączyliśmy siły, bo nie ma rozdrobnienia, bo jest wtedy szansa na to, że z metodą Donta wygramy i z niej skorzystamy. Moim zdaniem my walczymy nie o 8, nie o 10, ale o 13-15%. No, no. I tak to czuję. Ja pamiętam wiosną, panie prezesie, zapowiedzi, że będziecie walczyć o te 20%. To zdaje się nawet Michał Kobosko mówił, teraz te sondaże wskazują z tym szacunkiem, że no, państwo macie kłopot w tym, żeby przekroczyć ten 10%. Nie mamy żadnego, ale proszę nie mówić, że mam jakiś kłopot. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborczy. Ale ja to mówię z troską, panie
prezesie. No oczywiście, że nie chcielibyśmy, żeby po 120 latach wspaniałej historii PSL wylądowało pod progiem. No dobrze, proszę, pani... proszę się nie bać, proszę zagłosować. Będzie wtedy pewniejsze wejście do Sejmu. Ale jestem w kampanii wyborczej, tak? Będę agitował, będę zachęcał do głosowania na trzecią drogę na PSL. No to ma pan oczywiście od tego swojej imprezy partyjnej, czy jak to się nazywała ta impreza? Dzisiaj tak. Zielony food truck po Polsce trochę. Jeździ zielone wozy, green trucki, food trucki programowe. Byliśmy w Wieruszowie dzisiaj od rana na prawy bok. To moje rodzinne strony, a przyjeżdżał pan przez Kępno? Może? Nie, bo jechałem od strony Tomaszowa Mazowieckiego, bo tam rano zaczynaliśmy, później Wieruszów i jeszcze kilka godzin temu w Sosnowcu. A jaka była frekwencja tych spotkań? W Warszawie. W Wieruszowie było bardzo dużo osób. Ale bardzo dopiero... dużo, czy ile tak mniej więcej? No to były prawybory, więc były też inne komitety. Przychodziły osoby od komitetu do komitetu. Ja spotkałem setki osób dzisiaj. A gdzie był Szymon Hołownia? No bo też państwo... był ze mną w Wieruszowie. No, mieliśmy nawet wspólną konferencję. Ale nie jechaliście państwo cały weekend, nie? Razem, nie, no bo to jest właśnie koalicja, że możemy być razem, w wielu miejscach. Ale osobno. Nie, możemy być w wielu miejscach i zachęcać większą grupę wyborców. Jakbyśmy jeździli tylko razem we wszystkie miejsca, no to się ograniczamy. Niewielu pewnie pamięta, państwo macie dwa osobne sztaby wyborcze. A czy będzie tak, że jeśli trzecia droga przejdzie przez próg, będziecie istotną siłą w Sejmie, to stworzycie dwa osobne kluby? My to mamy zapisane w czy to już jest przesądzone? Tak, tak. Nie, bo być może się zmieniło coś na przestrzeni tego ostatniego tygodnia. To wszystko się może wydarzyć. Może się tak zbliżyliście, że może już nowa partia, trzecia droga jest. Mieliśmy różne sytuacje, to też trzeba szczerze powiedzieć. Było bardzo dobrze, czasem było bardzo trudno. Też dyskusja. To ciekawie, znaczy dlaczego nie, no to było opisywane. Był taki moment, ale to kiedy podejmował... nie taki trudny partner? No nie, właśnie. Normalnie, że jak dwie duże formacje przychodzące z dwóch różnych stron. Czy Polska 2050 to jest duża formacja? Patrząc na zaangażowanie bardzo młodej formacji, ludzi, którzy tam są, jaki mają entuzjazm, tak, uważam, że to jest duża. A zaprzyjaźnił się pan z Szymonem Hołownią? Tak. Mamy dobrą relację, oczywiście. Odwiedzacie się w domach? Nie. Nie jest aż tak. Naprawdę, no, to jest polityka, to jest poważne zajęcie, ale rozmawiamy też o tych sprawach, które dotyczą nas w domu, w rodzinie. Mamy dwójkę, każdy z nas ma dwie córki. Ale małżonka nie chce się tak zaangażować jak w kampanii prezydenckiej. To jest inna kampania. Bardzo mnie nie wspiera. Nie jest indywidualna. Znaczy, widać, że u nikogo nie ma takiego zaangażowania rodziny jak w kampanii prezydenckiej. Kampania prezydencka to jest kampania indywidualna. Kampania parlamentarna to jest grupowa kampania całej formacji. Ale wsparcie jest ogromne od żony, od córeczek i od całej rodziny. No i tutaj tak słodko. Przypominamy, że mamy numer telefonu. Czekamy na wasze pytania. 321-321-321. To jest telefon do Radia Z. Pan mówił, że polityka to poważna rzecz. Rzeczywiście. Nie wiem, czy widział pan, czy zdążył pan zobaczyć spot Prawa i Sprawiedliwości, właściwie spot, w którym występuje Mariusz Błaszczak, szef MON. Widziałem. I wie pan, o czym mówi tak, szef MON. Tak, o odtajnieniu najbardziej ścisłych tajemnic tak, państwowych. Tak, ale tam minister Błaszczak mówi, że dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską butą. I że zgadzał się na to Donald Tusk. To jest niebywale poważny zarzut. Po pierwsze... Że rząd Tuska był w stanie oddać połowę Polski. I tą wiadomość trzymali przez ostatnie 8 lat w ukryciu i dopiero teraz przyszedł czas ją ustalić. Ale to jest ściśle tajne miało być. No to było ściśle tajne do dzisiaj, a przez 8 lat już nie było ściśle tajne. Ale pana zdaniem to było ściśle tajne, czy nie było ściśle tajne? Wydaje mi się, że plany operacji wojskowych są jednak ukrywane przed potencjalnymi wrogami, a nie ujawniane wobec tego. Bo to są plany z 2011 roku. Mhm. Oczywiście ostatecznie zaaprobowane przez ówczesnego ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. Czy też można to zakwalifikować jako tajemnice natowskie? Na pewno różnego rodzaju ewentualność się rozważa na wypadek konfliktów zbrojnych. Przyjmuje się różne strategie, różne założenia, różny rozwój wypadków. Niestety w historii Polski mamy takie doświadczenia, a dzisiaj jest 17 września, więc warto o tym powiedzieć. Wtedy rządząca sanacja też mówiła, że jest zwarta, silna, gotowa do wszystkiego. No jeszcze tu sobie nie pozwolę przerwać, bo to jest bardzo ważne, bo dzisiaj rządzący nawiązują do tych rządów sprzed 1939 roku. Wtedy marszałek Rydz-Śmigły właśnie 17 września opuszczał Polskę do Rumunii. A mieli tak bronić każdego...
Że... Historia się nie powtarza, ale się rymuje. Ale, znaczy, wiele rzeczy z tego, co się działo w II Rzeczpospolitej, wraca dzisiaj jako echo tamtych czasów. Jak to się ma do polskiej racji stanu? Się ma tak do polskiej racji stanu, że jest ciągłość władzy, jest pewna kontynuacja, są pewne zasady i nie wolno w walce politycznej łamać racji stanu i używać jej do tego, żeby zyskać kilka głosów. Po prostu my gdzieś zagubiliśmy się, rządzący na pewno się dzisiaj gdzieś zagubili, z polską racją stanu, z dbaniem o bezpieczeństwo. Przecież oni jeszcze nie tak dawno mówili, że mysz się nie prześlizgnie przez granice, przez płoty, które są. Wracając do tamtej strategii, czy dzisiaj doprowadzili... by się pan podpisał pod taką strategią? Ja pod taką doktryną wojskową? Ale tych doktryn było kilka. Ale ja mówię akurat o tej. Nie, zawsze będziemy walczyć o każdą część Polski. Zawsze. Zawsze. No ale właśnie, panie prezesie, jeśli padają tak ostre, no nie wiem, czy twarde to jest słowo adekwatne, ale tak ostre wypowiedzi, jak sugestia, czy wręcz stwierdzenie wprost Mariusza Błaszczaka o tym, że Donald Tusk i jego rząd byli gotowi oddać Rosjanom pół Polski. Ale panie prezesie, nie powtarzajcie kłamstw. Ale co robić? Kto był gotowy oddać? Mówi to minister obrony narodowej, więc ja cytuję te słowa. I czy to dla mnie to nie jest nadaje na pozew? No ale wcześniej przecież generał Kraszewski jednak mówił o tym, że na wypadek rosyjskiej inwazji Warszawa miała być miastem frontowym. Słowem, czy Donald Tusk powinien na to stwierdzenie zareagować? Myślę, czy ono jest tak absurdalne, najlepiej jakby się w sprawach obronności zaczęli wypowiadać wojskowi. Mamy na przykład z trzeciej drogi generała Różańskiego. Myślę, że on jest w stanie powiedzieć, może nie o planach, bo jest na tyle odpowiedzialny, że żadnych planów, ani obecnych, ani byłych nie będzie ujawniał. Bo to jest fantastyczny prezent dla naszych wrogów. No to jest wzmacnianie bezpieczeństwa, takie niszczenie wspólnoty. Też tam była ta wypowiedź o Buczy, no tak. Porównywanie, dzisiaj mówienie, używanie takich słów, to jest też brak szacunku dla ofiar tego ludobójstwa, którego dokonał Putin w Buczy na Ukrainie w ostatnim czasie. Jaki pomysł na armię ma trzecia droga i co ewentualnie byście państwo kontynuowali, co jest realizowane dzisiaj przez Prawo i Sprawiedliwość? Inaczej niż ci, którzy przyszli po nas, ja jestem za tym, żeby podtrzymać kontrakty na zbrojenia, kontrakty, które zostały zawarte. Obecnie, z Koreą i z Amerykanami, tak? Tak, obecnie rządzący nie zrobili tego. Antoni Macierewicz zerwał kontrakt na śmigłowce wielozadaniowe na Karakale i to ale był gigantyczny błąd. Ale czy Karakale są takie dobre? Żołnierze je wybrali. A jakie mamy dzisiaj? Nie mamy żadnych. To właśnie było to, że został zerwany kontrakt, dzięki któremu nie tylko byśmy mieli śmigłowce wielozadaniowe, ale mielibyśmy produkcję w Łodzi związaną z uzbrojeniem polskiej armii. Co proponujemy? Mamy bardzo konkretny postulat i bardzo konkretną gwarancję w 12 gwarancjach, które ostatnio zaprezentowaliśmy. 50 na 50. 50% sprzętu wytwarzane na terytorium Polski, w polskich zakładach, firmach, które zainwestowały w Polsce i 50% kupowane u naszych sojuszników. W przypadku Korei Południowej czy Stanów Zjednoczonych. Podtrzymanie tych kontraktów, ale też powiedzenie wyraźnie. Jeżeli tak dużo pieniędzy wydajemy u was, to proszę zainwestować w nasz przemysł zbrojeniowy tutaj w Polsce. A czy armia powinna być liczniejsza? Zwiększa się armia, tylko armia zawodowa, bo na taką się zdecydowaliśmy. I dzisiaj nie proponuję powrotu do powszechnego naboru. Oczywiście trzeba zwiększać możliwości polskiej armii, szczególnie obrona przeciwlotnicza, obrona przeciwrakietowa, sprawy cyberbezpieczeństwa. To dzisiaj jest główny sposób na zwiększanie potencjału militarnego. Afera wizowa to afera czy aferka, jak mówi prezes Kaczyński? To jest poważna sprawa, bo przehandlowano nasze bezpieczeństwo. Zamiast na przykład sprzedawać polskie produkty rolno-spożywcze na rynkach światowych, to zlikwidowano gospodarkę i dyplomację gospodarczą, zlikwidowano promocję polskiej żywności na Czyli szeroką skalę. Czyli pana zdaniem jest to afera jednak, tak? To jest to razie... poważna sprawa, jest to sprawa wymagająca wyjaśnienia, dlatego wzywamy prezydenta Andrzeja Dudę do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie sądzę, że to się... Żeby dobrze, to my mamy prawo wzywać. Ja jestem członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, więc mogę z takim sformułowaniem do prezydenta wystąpić. A ktoś jeszcze powinien ponieść odpowiedzialność, taką polityczną? Cały rząd powinien ponieść odpowiedzialność. Ale czy to powinien podać do dymisji? Minister spraw zagranicznych powinien odejść ze stanowiska? Czy na miesiąc przed wyborami, jak odejdzie jeden czy drugi minister, to coś się zmieni? On odszedł, jeden wiceminister, któremu życzymy notabene powrotu do zdrowia. Ale to nie zmienia sytuacji. Odejść
powinien cały rząd, ale odwołać go mogą tylko świadomi swoich praw wyborców, obywatele, cały naród wyborów. A wie pan, co powiedział Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości w RMF FM, powiedział, niebawem przedstawią afery, przyjmując retorykę PO, wielokroć większe, jeśli chodzi o skalę, liczbę wiz wydawanych za łapówki w okresie rządów Donalda Tuska. No dzisiaj media publiczne wespół z Prawem i Sprawiedliwością mówią o aferze przemytniczej rządu Platformy Obywatelskiej PSL. Dzisiaj, po 8 latach. A gdzie są te audyty? Nie, ale nie obawia się pan tego, co Zbigniew Ziobro ujawni? Nie obawiam się, bo jeżeli 8 lat trzymali w ukryciu plany wojskowe, afery wizowe, no to dlaczego tego nie rozliczyli? Dlaczego tego nie pokazali? To jest zaniedbanie, to jest zaniechanie dojścia do prawdy przez 8 lat? Przecież to na miłość boską to ewidentnie widać, że to jest tylko chęć wykorzystania w kampanii wyborczej. No to według Prawa i Sprawiedliwości nie jest to żadna afera, bo powołują się na prokuraturę krajową, która mówi, że tak na dobrą sprawę doszło do nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie zaledwie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. I dlatego Amerykanie ostrzegli i zareagowali dali sygnał polskim służbom, żeby coś zaczęły z tym robić, bo to nie był aż żaden problem. Amerykanie nie mają co robić. De facto duży kraj, dbający i mający odpowiedzialność za bezpieczeństwo światowe, tylko i wyłącznie skupia się na Polsce. Ale skupia się wtedy, kiedy jest jakiś problem i daje tutaj sygnał. To pokazuje, jak to jest poważna sprawa. Ta poważna sprawa również jest taka, co zrobić w sprawie polityki migracyjnej. I tutaj jaki pomysł ma trzecia droga? Po pierwsze, nie ma zgody na automatyczną relokację, bo to jest bez sensu. To się kompletnie nie sprawdza. To jest też niehumanitarne w żaden sposób. Ale tych migrantów, panie prezesie, nie zabraknie. Tych ludzi będzie coraz więcej w Dlatego Europie. To jest poważne pytanie, które Beata zadała. Dlaczego jest migracja? Z dwóch głównych powodów. Braku dostępności do wody i z głodu. Po prostu braku dostępności do godnych warunków życia. Jeżeli dzisiaj mamy problem ze zbożem ukraińskim, to my proponujemy Komisji Europejskiej, ale to się wiąże z migracją. Ale my porozmawiamy o zbożu, panie prezesie. Jeżeli chcecie poważnie pogadać, absolutnie, to ale pogadajmy poważnie. Ja nie rozmawiam chwilę o zbożu jako samym sobie, tylko mówię o pomyśle, jaki zgłaszamy do Komisji Europejskiej, żeby pomóc krajom głodującym. Skup interwencyjny zboża na poziomie europejskim, wysłanie tego zboża do krajów, które są zagrożone głodem, ograniczenie wypraw. Przecież są pierwsze zapowiedzi ze strony szefowej Komisji Europejskiej, że zapowiada taki 10-punktowy plan działania i mówi, że musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować. Ale też jest możliwość, i z niej korzystają kraje europejskie, odsyłania do miejsc pochodzenia. Ja uważam, że Czyli pan mówi tak jak Jarosław Kaczyński. Ja mówię tak jak PSL, mówię rozsądnie. Może za nami powtarzać. No czasem się zdarza, że mądrą rzecz powtórzę. A jeszcze o Piotra Wawrzyka zapytam, bo zdymisjonowany wiceminister spraw zagranicznych, ale ma też swoją historię związaną z Polskim Stronnictwem Ludowym. Nie wiem, czy na ile pan zna Piotra Wawrzyka, ale czy pan przypuszczałby, że Piotr Wawrzyk, jako były działacz PSL-u, co kilka lat temu wyszło na jaw, byłby zdolny uczestniczyć procederze? Kiedy może przypomnijmy? Jakiś czas temu, ja nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale jakiś czas temu Ja go nigdy w PSL-u nie spotkałem, więc a jestem członkiem PSL-u od 23 lat. Różne osoby czasem, niestety ten proces edukacyjny, na przykład w sprawie Wojciechowskiego, też afera, na mnie wyszedł. On nawet był prezesem PSL-u, a dzisiaj zawala wszystkie panie sprawy. Prezesie, nie zawsze się ten proces edukacyjny okaże skuteczny. Zastanawiam się, na ile pan jest słabo realistą, panie prezesie. Czy ta afera może, jak napisała Gazeta Wyborcza, czy jak powiedział profesor Oczkość, zmieść Prawo i Sprawiedliwość? Wydaje mi się, że zmiany wynikają z czego innego. Najbardziej poważnym problemem, takim, który dociera do każdego, to jest inflacja, to jest rachunek za gaz, za prąd, a to są wysokie ceny Czyli w sklepach. Czyli to jest zbyt abstrakcyjne, tak? To jest poważne, ludzie o to pytają, bardziej ci, którzy są zaangażowani w politykę, a wszyscy, niezależnie czy oglądają internet, telewizję, słuchają, interesują się polityką, bo politykę, informacje polityczne odrzuca często 50% użytkowników, choćby portali internetowych. To jest bardzo dużo. Coraz mniej osób ogląda telewizję, słucha informacji. Część osób wyłącza w ogóle program, jak pojawiają się jakieś informacje. Czyli rozumiem, że pana zdaniem to nie wpłynie jakoś znacząco na wynik Prawa i Sprawiedliwości? Wpłynie, ale już nie jedna afera za nami. Widzimy pewną odporność z przedostaniem się z informacją. Jaki jest problem? Że ta informacja w wielu momentach nie dociera albo jest manipulowana. Jest taka próba odwrócenia kota ogonem i mówienia, że teraz będziemy wam pokazywać zaniedbania sprzed 8 lat, a przez 8 lat swoich rządów jakoś ich nie zauważyliśmy. I tutaj kropka, a teraz posłuchamy, co na pana temat uważają
Tarnowianie i w ogóle mieszkańcy tamtego okręgu. Władysław Kosiniak-Kamysz, kojarzy pan? Dobrze go znam. O, to co pan o nim sądzi? No, dobry człowiek. Znam go jeszcze jak do liceum chodził. Jest dobrym człowiekiem, to znaczy chciałby dobrze. Kłamca. Kłamca, kombinator. Inaczej mówi, inaczej robi. Przykładowo o emeryturze. Dużo zepsuło podniesienie wieku emerytalnego. Program ma dobry. Jest religijny, a też Kościół jest troszkę przeciwko też obywatelom w różnych przypadkach. Nigdy nie będą w większości jako PESEL. Kombinator w sprawie emerytur. A to nie jest prawda. Bo ja wtedy w 2011 roku nie startowałem w wyborach parlamentarnych. Ale jednak firmował pan to swoją... Tak, ale dalej nie można powiedzieć, że mówiłem coś, a później robiłem inaczej, bo tak nie było. Bo po prostu tak w tej sprawie się nie wypowiadałem przed 2011 rokiem. Więc ja wiem, że telewizja rządowa przez 8 ostatnich lat robi wszystko, żeby przeinaczyć rzeczywistość w wielu miejscach. Ale my telewizją rządową nie jesteśmy, ale pan był ministrem wtedy pracy, tak, polityki społecznej. Czy pan czuje takie jakieś polityczne piętno, być może to za mocne słowo, może pan się z tym nie zgodzi, ale jednak czuje pan, że ta sprawa, ta podniesienie wieku emerytalnego się za panem ciągnie, może panu przeszkadzać? No widać, że ciągnie z tej sądy. Nie, no to jak to jest powtarzane tak od 8 lat codziennie prawie w wiadomościach, no to oczywiście, że to zostaje. Ja nigdy nie mówiłem inaczej. Tusk popełnił błąd, panie prezesie, wprost, to nie tylko podnosząc wiek emerytalny. Jedna osoba. To był błąd, z którego się wycofaliśmy, tak. Nie ten sposób. Chcieliśmy dobrze, bo chcieliśmy, żeby emerytury były wyższe, ale społeczeństwo to zakwestionowało. I my przyjmujemy tą decyzję społeczną. To kilka Więc, pytań o pan region, jedno pytanie w tej sprawie. Bo za naszych rządów na przykład wiek emerytalny rolników był 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. A wiecie, jak jest dzisiaj? Tak, o 5 lat z dnia na dzień podniesiony. Rządzący o tym kompletnie zapomnieli. Z dnia na dzień podnieśli wiek emerytalny dla rolników. Nie mam wrażenia, że państwo wbrew prezydentowi, macie kartę Andrzejowi w ręku, ale to chyba rzadko o tym mówicie. Kilka pytań o regionie do pana prezesa. Ty pierwszy. Ile jest szpitali w Tarnowie? 2. No, to już chciałem warianty odpowiedzi przeczytać. Czy 1, czy 2, czy 5. A jakie? No, ale sprawdźmy, no może prezes... Szpital Świętego Łukasza i Szpital Szczeklika. Tak jest. No. Czym jest tarnowska bania? A. Popularna sauna. B. Izba wytrzeźwień. I odpowiedź C. Wieża ciśnień. Która jest prawdziwa? Wieża ciśnień. A zobaczmy, czy to jest prawdziwa odpowiedź. Czy to jest prawdziwa odpowiedź? Na tarnowskich Falklandach. Że tarnowska bania to jest dobra odpowiedź. Skąd wieża ta ciśnień? Nazwa w ogóle? To jak zobaczycie, ciekawe. Jak pokażę później państwu zdjęcie, to zrozumiecie. 143 metry to jest najwyższa chyba budowla w Tarnowie, z tego co no dobrze. Pamiętam. To teraz o program zapytamy prezesa. Do ilu procent Polskie Stronnictwo Ludowe chce obniżyć VAT na energię elektryczną? Proszę dać mi powiedzieć 3 warianty odpowiedzi. A. 15%, B. 8%, C. 5%. Do 8. No i sprawdzamy, czy to jest prawdziwa odpowiedź. Czy prezes dobrze zna swój program? To jest za proste pytania do prezesa. No jeszcze uderz się w pierwszym mocno. No właśnie. No. Czyli 8%. I tak wam wyszło, że budżet to dźwignia, rozumiem, tak? Budżety polskich rodzin nie dźwigną kolejnych podwyżek. Kolejne pytanie. Do jakiej kwoty PESEL chce podniesienia dopłat unijnych dla rolników za hektar? A. 1200 zł, B. 1300 zł, C. 1400 zł. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? 1200 zł. Zobaczymy, to jest prawidłowa odpowiedź. Czy prezes dobrze zna swój program? I proszę bardzo, tak. Może za skromnie. Tak. Dlaczego nie 1400? Nie, to też trzeba oczywiście... Może trzeba tą Brukselkę wycisnąć. Bardziej, to prawda, zgadzam się. Tu będziemy podnosić. Sprawdźmy. Ale prezes... Jednak zdał egzamin. Tak, w dobrej formie. Zobaczymy, jak oceniają to nasi widzowie, którzy śledzą naszą rozmowę na YouTube. No i wyniki ankiety. Czy zgadzasz się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Pokażmy te wyniki. I teraz 53 do 47 słyszę w uchu. No, tak pół na pół, ale jednak na plus. No jakby taki wynik był w wyborach prezydenckich w drugiej turze, to... A z kim by w tej drugiej turze pan był ciekawy? No dobrze. No ale tutaj tak, aż takiej wielkiej różnicy nie ma. No to tyle, jeśli chodzi o Radio Z. Jak są złe sondaże, to mówicie, że źle. Jak był dobry, to też jest źle. No wam, proszę mi pozwolić dokończyć. Szanowni żegnamy słuchacze Radio Z. Od teraz dogodzić. Jesteśmy...
Od teraz jesteśmy w Wirtualnej Polsce, w telewizji Wirtualna Polska, na portalu Wirtualna Polska, na Radio ZPL, więc proszę zostać z nami. Zapraszam. Gra o głosy. Wspólny program Wirtualnej Polski i Radio Z. Cały czas naszym gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Program to Gra o głosy. No, o polityce teraz porozmawiamy. Ale najpierw kolejna niespodzianka dla pana. Bardzo pytanie proszę. Od politycznego konkurenta. To jest polityczny konkurent. Moje pytanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Władku, Władysław, dlaczego wy tak łatwo oddaliście polską wieś PiS-owi? Zrobiliście nam dużo roboty, którą teraz musimy wykonać i ja cię zapewniam, Agrounia polską wieś odzyska. To porozmawiajmy właśnie o tej twardej polityce, bo tutaj tak z jednej strony takie emocjonalne wezwanie Władysławie, Władku od Michała Kołodziejczaka, no ale z drugiej strony dość poważny zarzut. I emocjonalne, osobiste też. Tak, jest. Miło. Oddajecie, czy oddaliście wieś PiS-owi. Tak łatwo. Po pierwsze pozdrowienia dla Michała. Bo to zawsze trochę życzliwości nigdy nie zaszkodzi w tym naszym zwariowanym politycznym świecie. A po drugie, kilka wyjaśnień. Jesteśmy dzisiaj jedyną formacją podmiotową, która reprezentuje polską wieś, bo inne nie zarejestrowały się. Poszły może drogą na skróty. No, pan Michał skorzystał z oferty Koalicji Obywatelskiej, a nie z oferty startu z własnego komitetu, który jeszcze nie tak dawno tworzył. I on mówi, że... Rozmawialiśmy o tym, ale... On twierdzi, że to on jest reprezentantem dzisiaj polskiej wsi. Ale Agrounia w tych wyborach nie startuje. Ale Michał Kołodziejczak był w Brukseli, rozdawał chleb z Ursulą von der Leyen. Bardzo dobrze, ale za naszym przykładem był Stefan Krajewski, był Zbigniew Ziejewski, był Adam Nowak, był Mateusz Kołodziejczyk, był Michał Zarzecki, byli nasi reprezentanci, młodzi rolnicy i parlamentarzyści. Dobrze poszedł Michał poszedł za naszym przykładem i ale pojechał nie do Brukseli. Nic jednak w Brukseli. Mimo że pisał na Twitterze, że załatwił, okazało się, że ale się starał. Walczymy o to samo, o to, żeby była bezpieczna żywnościowo Polska, żeby zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, żeby nie było napływu nie tylko zboża. Ale ja dzisiaj mam sygnały o tym, że coraz więcej warzyw, ziemniaki, buraki ćwikłowe napływają do Polski. To kompletnie zniszczy polski rynek i polskich producentów. Embargo na wszystko najlepiej prowadzi. Tak, my jesteśmy za tym, żeby embargo było rozszerzone na inne produkty rolno-spożywcze. Wymieniamy je w swojej ustawie, którą opublikowaliśmy i złożyliśmy w 2022 roku w lipcu o systemie kaucyjnym. I wtedy nie trzeba embarga wprowadzać na nic, tylko system kaucyjny. No, żeby ta żywność trafiała do Afryki Północnej, żeby nie było migracji. Pewnie tak. Jeszcze do tego powrócimy, ale tymczasem mamy telefon od słuchacza albo słuchaczki. Zaraz się przekonamy. Co politycy PSL-u osiągnęli w Unii Europejskiej? Jakie sprawy rolnictwa udało im się załatwić? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo po pierwsze PSL wprowadził polskie rolnictwo do Unii Europejskiej. To Jarosław Kalinowski negocjował i w obszarze rolnictwa spośród innych branży gospodarki akurat te warunki były najlepsze możliwe. Zresztą Leszek Miller. Nie, w sprawie rolnictwa negocjował Jarosław Kalinowski, bo był wtedy wicepremierem, ministrem rolnictwa. I PSL przyczynił się walnie do tego, że referendum było na tak. Bo dzisiaj wiele środowisk, które popiera Unię, wtedy było przeciwne. Dobrze, Waldemar Pawlak po pierwsze podpisywał wniosek o rozpoczęcie procesu akcesyjnego, jak był premierem. Czyli później Jarosław Kalinowski. Wejście, później zwiększanie dopłat. Sukcesywne zwiększanie dopłat. Ale one nie są takie same. Nie, teraz jak my odchodziliśmy od władzy, jak oddawaliśmy stery rządów, to doszliśmy do poziomu średniej europejskiej. Uważam, że teraz powinny być zwiększone. Co prawda przez 8 ostatnich lat rządzący obiecali podwojenie dopłat i zrównanie do poziomu niemieckiego, a wprowadzili głupie ekoschematy, które dla wielu rolników są nie do przejścia, bo żeby jedną kartkę wypełnić, trzeba przeczytać 70 stron. Co dalej? Największy budżet. Zobaczcie, jak popatrzymy na zdjęcia, jak wyglądało polskie rolnictwo w 2000 roku, a jak wygląda teraz, czy choćby 8 lat temu, modernizacja wsi, rozwój infrastruktury wiejskiej, od infrastruktury społecznej. I to wszystko zasługa PSL-u? Tak, Europejski Fundusz Społeczny, sam negocjowałem na lata 2014-2020, de facto teraz dopiero kończy się ta perspektywa europejska. No to jest budowa żłobków, to są dzienne domy opieki dla seniorów. Przekazaliśmy to w 85% do samorządu. No a modernizacja rolnictwa... Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą tworzyliśmy. To dlaczego w takim razie Polska wieś się jednak od was odwróciła? Płatnicza. No tak to trzeba powiedzieć. Cztery lata temu ponad połowa mieszkańców wsi głosowała na Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, i to było na szczęście wtedy i tak już był lepszy wynik PSL-u na wsi. Słaby wynik był w 2015 roku, to prawda. Nie jesteśmy, nie wszystko się udało. Wieloma rzeczami nie potrafiliśmy się pochwalić, choćby wprowadzeniem urlopów macierzyńskich, pierwszy raz w historii, dla rolniczek. Tego wcześniej nie było. Od mieszkańca Tarnowa. Mam pytanie, panie Władysławie, czy pan popiera za tym, żeby nie było handlowych niedziel? Czy pan to popiera? Mówiliśmy o tym na ostatniej naszej konwencji gospodarczej. Zaproponowaliśmy, żeby w miesiącu były dwie niedziele handlowe i dwie niedziele niehandlowe. Oczywiście przy wyrównaniu czy w innych stawkach, które powinno obowiązywać w tę niedzielę dla pracowników sklepów, czyli dla pracowników tych usług. Dwie niedziele sklepy powinny być zamknięte. A dlaczego akurat dwie niedziele? Taką mamy propozycję, bo uważamy, że to jest pewien balans, równoważy to, daje szansę na życie zawodowe i życie rodzinne. Lepsza rekompensata. Świeczkę diabłogarek. Ci pracownicy nie mają prawa odpocząć, to nie wszystko jest zero-jedynkowe, są takie rozwiązania. Do tej pory, jak ewolucyjnie było wprowadzane wygaszanie niedziel handlowych, no to też mieliśmy na początku kilka niedziel handlowych więcej niż mamy teraz. Proszę powiedzieć, czy ludzie, którzy pracowali wówczas w te niedziele handlowe, niedziele pracujące, powinni więcej zarabiać? 250%. Tak? I państwo jesteście zagwarantować to, że tak będzie, tak jeśli jest. Będziecie w koalicji? To jest oczywiście do zapisania w kodeksie pracy czy w ustawie, która by regulowała. I też dzień wolny za to powinien przysługiwać, bo to jest szczególny dzień, który każdy by chciał pewnie spędzać z rodziną. Ale dla niektórych, studenci często o tym mówili na spotkaniach. Oni mówią, sobota, niedziela to są dni, w którym my możemy pracować. Jeżeli ktoś studiuje na studiach dziennych, często to się ograniczyło nam przez niedziele niehandlowe. To jest, myślę, dobra propozycja. Zdaje się, że 1 października jest wolna niedziela, wówczas dopiero Marsz Miliona Serc. Pracująca będzie chyba przed samymi świętami. Wybiera się pan na Marsz Miliona Serc 1 października, wolną niedzielę? Mamy jako komitety wyborcze opozycji, myślę, wielkie zadanie w ten weekend na 2 tygodnie przed wyborami, zmobilizować jak największą grupę wyborców. Ale nie jest odpowiedź na to pytanie. No ale odpowiedź nie zawsze składa się z jednego słowa, tylko jest pewną całością, więc pozwólcie, że dokończę tę całość. Będziemy... Ale można powiedzieć, tak, wybieram się i nie, potem nie, ale dodać. Mamy swoją propozycję. Dlatego, że wyborcy są w całej Polsce. Drugi marsz? Niekoniecznie marsze prowadzą do zwycięstwa. Jak widać, 4 czerwca był pięknym marszem, wspaniałym, super wydarzeniem. Ale na scenę pan nie dotarł, jak rzekłem. Masa ludzi. Kto inny był organizatorem, kto inny to organizował. Więc trzeba było GPS włączyć może. Nie, ale to jest... Nie ma co konkurować, jeżeli ktoś sobie organizuje wspaniałą wydarzenie, to trzeba to uszanować. Ale nie pójdziecie na marsz, tylko to będzie w zamian z waszej strony. 1000 spotkań w całej Polsce w ten weekend 30 września, 1 października. My jedziemy też do ludzi, do których trzeba dotrzeć, żebyśmy wygrali wybory. Czyli będziecie w Polsce lokalnej, a Donald Tusk będzie zgromadził ludzi w stolicy w Warszawie. I wszystko jest ważne. I bardzo dobrze... I tak będzie. Czyli nie będzie Są różne komitety wyborcze. 4 czerwca to jest jednak też symboliczna data, święto. Czyli jednak strach zajrzał w oczy. No, opozycja jednak nie pójdzie. Ale jednak tak. Proszę tak nie mówić, bo to jest bardzo ważna decyzja, jaką się prowadzi strategię wyborczą. My jesteśmy różnymi komitetami wyborczymi. Każdy komitet prowadzi swoją kampanię, każdy ma swoją strategię. My idziemy żeby zdobyć jak najwięcej głosów. Że maszerowanie w tym Marszu Miliona Serc, jak to nazywała Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska, za bardzo by wam nie pomogło, rozumiem, ale, żeby jednak osiągnąć ten poziom 8%. A przyjazd na konwencję PSL-u, bo to jest organizowany w kampanii wyborczej konwencje, spotkania, marsze, przemarsze, różne rzeczy. No każdy robi to, co jest w stanie zrobić najlepiej. Bardzo dobrze, że będzie ten marsz, bardzo dobrze, że jest mobilizacja. Od naszej mobilizacji będzie bardzo wiele zależało. Ale nie tylko w jednym miejscu, tylko w całej Polsce. Ale jedność pewne trzeciej drogi tam nie będzie. No, trzeciej drogi nie będzie. Ciekawe, czy będą politycy Konfederacji, wobec których pewne takie ciepłe słowa padały ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, bo na przykład rzecznik tej partii Jan Grabiec w Polsat News, pytany o możliwą współpracę z Konfederacją, powiedział, że mają sporo ciekawych pomysłów, jeśli chodzi o politykę gospodarczą. Czy pan te ciepłe uczucia polityczne wobec Konfederacji podziela? To sporo ciekawych pomysłów, jeżeli chodzi o gospodarkę, ma PSL, Polska 2053 droga. Ale piękne, myślę, że warto na to spojrzeć. Dobrowolny ZUS.
chorobowe płatne od pierwszego dnia. Na oczy nie patrzę. No. Nie patrzę w oczy wyborców do szerszego grona za pośrednictwem Wirtualnej Polski i przez dobrze. Czy współpraca z Konfederacją jest możliwa? Nie, dokończę sprawy gospodarcze, bo one są istotne i myślę, że jak koleżanki i koledzy z Platformy nas posłuchają, to nie będą musieli patrzeć w stronę Konfederacji. Czyli ucieka pan od pytania o Konfederację? Czyli coś może być na rzecz? Zachęcam do głosowania na nas, a nie na Konfederację i rozwiążę problem Platformy. Zdaje się, że mamy jeszcze telefon. Czy to prawda? Chciałem zapytać, na ile szczere jest takie odwrócenie się w kierunku liberalizmu, jeżeli chodzi o PSL, czy w ogóle trzecią drogę? No, my jesteśmy liberalni gospodarczo, łączymy konserwatyzm, łączymy tradycję z nowoczesnością. Taka hybryda. Tak, bo dzisiaj społeczeństwo to jest i dotarcie do wyborcy też jest bardzo złożone. Dlatego coś takiego jak mikrotargetowanie, docieranie. I dlatego Dziambor się znalazł. Z przekazem. I Dziambor, i Petru. I sporo mówicie państwo o przedsiębiorcach. Ktoś o panu powiedział mi ostatnio, że Władysław Kosiniak-Kamysz został Lipkiem, tak zwanym. Jestem Lipkiem, tak się czyli mówi. Liberałem. Nie, to już pewnie byłoby za dużo, ale na pewno wolność gospodarcza, właśnie sprawy związane choćby ze składką zdrowotną, która powinna powrócić do starych zasad pobierania, a nie być dodatkowym podatkiem, tak jak jest teraz. Choćby stabilność systemu podatkowego, powrót do ustawy Wilczka, która wprowadzała nas w 88-89 roku. 70 tysięcy na start, tak? Dla początkującego przedsiębiorcy. Nawet to jest bardzo ważne, żebyśmy dali młodym ludziom szansę na poważne zajęcie się i branie sprawy w swoje ręce, tworzenie swoich biznesów. To jest sól tej ziemi, to jest sól naszej ziemi. Gospodarka to jest rzecz kluczowa do czyli pokonania inflacji. Mamy telefon. Nie, wolność gospodarcza, polscy przedsiębiorcy, czyli praca, która się opłaca. Prawie Konfederacja. Mamy telefon od słuchacza. Dobry wieczór, panie Władysławie, z tej strony Robert z Poznania. Jaką mam gwarancję jako wyborca trzeciej drogi, że po wyborach posłowie Polski 2050 i PSL-u nie pomogą PiS-owi stworzyć większości, no i tym samym nie przedłużą o kolejne 4 lata rządu nieprawa i niesprawiedliwości w Polsce? Bo idziemy do tych wyborów, żeby dokonać lepszej zmiany, żeby odsunąć tych, którzy dzisiaj rządzą od władzy, bo mieli 8 lat, dostali bardzo duży kredyt zaufania, wielu rzeczy nie zrobili, czyli nie a podzielili bardzo. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz czy też Szymon Hołownia znaleźli się w rządzie z Prawem i Sprawiedliwością? Akurat PSL ma bardzo duże doświadczenie już i wiarygodność w tej kwestii, bo nie przyjął oferty PiS-u w 2006 roku i przez ostatnie 8 lat. Więc naprawdę, jeżeli szukać bardziej wiarygodnego ugrupowania, to nie ma na scenie politycznej pod tym względem, bo tylko my jesteśmy do rozliczenia w tak długim ciągu czasu. Czyli na 120% nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie po to 8 lat wskazujemy na błędy dzisiaj rządzących, żeby później z nimi siadać i zasiadać w jednym rządzie. Ma pan żal do Pawła Kukiza? Nie. Szliście razem do wyborów 4 lata temu. W polityce to trudno mieć żal, można się kimś rozczarować. A się rozczarował. Czym Jarosław Kaczyński mógł Kukiza do siebie przekonać, że Paweł Kukiz ze sceny w Końskich mówi o Jarosławie Kaczyńskim jako jedynym polityku, który realizuje swoje obietnice wyborcze? Znaczy, jedno, co Paweł Kukiz bardzo często powtarzał i powtarza pewnie od 20 lat, to jest to, że on idzie po to, że ma kilka punktów programowych i dla nich jest w stanie bardzo wiele poświęcić. Ja uważam, że nie z każdym warto realizować nawet najbardziej wzniosły program. I tu się różnimy. Poszedł taką drogę, wybrał drogę na skróty. Myślę, że to dla całego ruchu jego nie najlepiej się skończy. A nie obawia się pan, że jednak po wygranych wyborach, zakładając, że będziecie już w Sejmie i PiS nie będzie miało na przykład dostatecznej większości, że będzie chciał jednak powyciągać kogoś z PSL-u i że a to będzie próbował wyciągnąć pewnie z każdej partii, bo jak zobaczę na ten Sejm, pani Pawłowska z Lewicy, najpierw bardzo otwarta do sprawy aborcji, teraz po drugiej stronie wspiera rząd PiS-u. Pan Eichler z list Platformy Obywatelskiej wszedł do tego Sejmu. Dzisiaj startuje z list PiS-u, wspiera rząd w ostatnich głosowaniach. Więc każda formacja, już nie wspomnę o Kałuży, jakbyśmy zeszli na poziom powiatu, to niestety kolejne są powiaty, telefony w których się radni Platformy wybierali PiS i szli w koalicję, jak na przykład w Kraśniku, a nie z PSL-em. To jeszcze telefon od słuchacza. Albo słuchacza. Chciałem zapytać gościa, czy spodziewa się, że PiS po przegranych wyborach wprowadzi stan wojenny?
Wow, mocne pytanie. Takie pytania padają, czy nawet przed wyborami, pewnie jak wygra, to mniej będzie skory do jakichś takich manewrów. Takie pytania się pojawiają, czy przed wyborami, czy nie przedłużą tego procesu wyborczego, nie będą go chcieli odsuwać. Jeżeli wygramy te wybory, jeżeli trzecia droga zajmie co najmniej trzecie miejsce i będzie decydować, to myślę, takich obaw nie ma, to wyborcy będą wtedy też bronić tego wyniku. Ja tylko króciutkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy pan przedłoży swoim parlamentarzystom jakieś takie pisma, żeby oni podpisywali dokumenty, które mają poświadczyć, że nie przejdą do Prawa i Sprawiedliwości, nie wesprą rządzących? No, my już, myślę, się przetestowaliśmy w samym PSL-u dość mocno w tej sprawie. Też były odejścia, szczególnie w tej pierwszej kadencji rządów PiS-u. To było bardzo bolesne czasem, ponieważ odchodzili wieloletni działacze. Uważam, że popełnili kardynalny błąd. W końcu politycznie za to zapłacą, że poszli taką właśnie drogą na łatwiznę. Ta prostytucja polityczna musi się skończyć. Uważam, że powinniśmy zmienić prawo w tym zakresie. No, ale bo dzisiaj... Z jakiej listy się dostał Łukasz Mejza? Niestety wszedł na miejsce świętej pamięci Jolanty Fedak. Gdyby Jolanta Fedak żyła, gdyby nie umarła na ciężką chorobę nowotworową, no tak, to by Łukasz Mejza, by nie wszedł. Ale czy pan tak prosi? Rekomendował go prezydent Kubicki, oszukał prezydenta Zielonej Góry, oszukał swoich wyborców, oszukał tych, z którymi weszliśmy w sojusz i oszukał nas. Tak, niestety tak się dzieje, dlatego trzeba z tym skończyć. Moim zdaniem wymagana jest zmiana do tego nie tylko ustawy, ale pewnie konstytucji, bo dzisiaj konstytucja nie daje taką pełną wolność mandatu. Poseł nie jest związany nawet decyzjami i wolą swoich wyborców. Niczym nie jest związany. Jest bardzo daleko idąca wolność mandatu. Ale takie deklaracje, ja oczekuję takiej deklaracji od moich kandydatów. I oni to publicznie składają. Na przykład Krzysztof Hetman publicznie podpisywał taką deklarację. A teraz mamy dla pana też serię pytań. I tak czy tak? Tak czy tak? Tak. I nie będzie pan teraz, mam nadzieję, lawirował. Związki partnerskie czy równość małżeńska? A jeżeli chodzi o głosowanie... Panie prezesie. Nie, bo to jest pytanie bardzo poważne, tak? Bo dotyczy zawsze spraw światopoglądowych. Nie będę głosował za małżeństwami jednopłciowymi, ani adopcją przez nie dzieci. Będę przeciwko takiemu, jeżeli takie ktoś by rozwiązanie zaproponował. Ale związki partnerskie. Ułatwienie dostępu do informacji medycznej, do dziedziczenia, jest na pewno potrzebna taka regulacja. PiS czy Konfederacja? Nikt nie przedstawia ustawy, więc to jest jakieś hasło na razie tylko. Donald Tusk mówi, panie prezesie. A gdzie jest ustawa? No. Widziała pani? Nie, nie widziałam, no, ale może gdzieś w moim wysłuchanym się panie prezesie. Nie ma jej. PiS czy Konfederacja? PSL. Nie, ale jest trzecia droga. Nie, ale to między dżumą i cholerą. A piwo z Mencenem czy herbata z Kaczyńskim? Z Szymonem Hołownią, lemoniada w zielonym futraku. Aborcja do 12 tygodnia czy bez ograniczeń? Powrót do kompromisu. Ułatwienie procedury zmiany płci czy nieruszanie tematu i status quo? Na pewno trzeba nad poważną kwestią i bardzo wrażliwą przeprowadzić i dyskusję, żeby, bo dzisiaj trzeba zaskarżyć swoich rodziców. I to jest rzecz niezwykle trudna i szokująca. Czyli zmiana prawa. Ja bym chciał, żebyśmy w kolejnym parlamencie przynajmniej mieli przestrzeń do normalnej dyskusji. Nie właśnie takie pytania zero-jedynkowe. Czyli ani to, tak bym powiedziała. Nie, trzeba się do tego przygotować, żeby nie skrzywdzić nikogo. Adam Glapiński czy Leszek Balcerowicz? Mamy Artura Dziambora i Ryszarda Petru, więc naprawdę... No Artura Dziambor na równej linii z Leszkiem Balcerowiczem. Ale dajecie takie wybory, który właśnie my jesteśmy trzecią drogą po to, żeby Polacy nie musieli dokonywać takiego wyboru. Nie wybierać mniejszego zła, tylko większe dobro. Czyli gdyby był do wyboru Adam Glapiński albo Leszek Balcerowicz, nie mielibyśmy Leszek w ogóle prezesa. Może się obrazić teraz na pana prezesa. Parada równości czy dożynki? To jest akurat jasne, że na dożynkach ja w tym sezonie byłem pewnie z liderów politycznych najwięcej razy i nie tylko w tym. Dożynki, święta ludowe, dożynki. Różnego rodzaju wydarzenia polskiej wsi. Jestem dumny z kultury polskiej. Pan tak zliberalizował? To już nie jest kluczowe PSL. Płaczący nad konstytucją Hołownia czy odbierający telefon z ambasady Niemiec Kaczyński? Szymon Hołownia, który się wzrusza, jest dla mnie zawsze inspirujący. Nie płaczą. No nie płaczą, tak. Współpraca z PiS czy wcześniejsze wybory? Wygrana trzeciej drogi i ani wcześniejsze wybory, ani współpraca z PiS, tylko dobry, demokratyczny rząd. Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski? Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, liderzy trzeciej drogi. Nie wybierajcie mniejszego zła, tylko większe dobra. I teraz jeszcze musi pan wybrać jedną kulę. Otworzyć. Tylko tym razem niech pan odpowie na pytanie. Tak. I
Proszę przeczytać pytanie i potem odpowiedzieć. Jaki numer tego pytania? Jakich słów wypowiedzianych w przestrzeni publicznej pan żałuje? Ja pewnie nie należę do najostrzejszych polityków, ale jeżeli czasem te emocje były zbyt duże... Pazurki pan pokazał je często na mównicy sejmowej. Czasem tak, więc... A jak tygrys, to tygrys. No. I była taka kontrowersyjna wypowiedź pana. Nigdy nie należy... Myślę, że zawsze trzeba podchodzić twardo do problemu, a bardziej miękko do osoby. Czasem się to nie udaje. Chciałbym, żeby dialog... Pewnie ich nie przytoczę, ale nikt nie jest bez winy. To nie jest tak, że w polityce nie ma aniołów. No wysyłał pan polityków PiSu chyba premiera do lekarza, prawda? W niebie, a nie na ziemi. Więc na pewno i tak my jesteśmy najlepsi z możliwych, najbardziej zobaczmy wyniki przyzwoici w tym wszystkim. Bo nasi widzowie oceniają pana tutaj, pana występ. Wynik czy zgadzasz się, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? 56% mówi tak, więc ale 44% mówi nie i tutaj mówimy... Zadowolony pan. Tak jest, tak? Mówimy, dobranoc, do widzenia. Zawsze mierzymy w górę, widzimy wszystko co dobre przed nami. Za tydzień, 21.30, Gra o Głosy, zapraszamy. Dobranoc, wszystkiego dobrego.